Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studio Mowy. Ten odcinek będzie wyjątkowy. Będzie wyjątkowy dlatego, że dziś dowiecie się w końcu, jaka jest piąta niespodzianka Mo. Ale zanim zdradzę Wam ten sekret, przypomnę pierwsze cztery niespodzianki. W styczniu było to otwarcie showroomu Bo Concept w Poznaniu. W lutym było to otwarcie restauracji włoska, do której serdecznie zapraszamy. W marcu otworzyliśmy Park Designu i Sztuki, czyli nową przestrzeń wnętrzarskich inspiracji. W kwietniu, miesiąc temu, inaugurację miał pierwszy odcinek Studio Mo. Studio Mo to medium, za pomocą którego dzisiaj zdradzę Wam piątą niespodziankę. Ale nie zrobię tego osobiście. Do każdego odcinka Studio Mo zapraszam gościa i tak będzie też dziś. Dzisiejszy gość jest wyjątkowy jak i odcinek. Porozmawiam z samym właścicielem grupy Mo, z prezesem zarządu, panem Tomaszem Desko. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę, która będzie dotyczyła piątej niespodzianki Mo i tego miejsca za mną, za kotarą. Chodźcie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dużo się ostatnio dzieje w firmie, prawda? Oj tak, tyle co się nie działo przez ostatnich lat, wydarza się w tym roku. Dokładnie. Cztery niespodzianki Mo nie są już tajemnicą, wszyscy o nich wiedzą. Czy które z nich może Pan wskazać jako swoją ulubioną, którąś jako najważniejszą? Tak, wskażę tą, tylko nawet nie sądziłem, że ona będzie tą najważniejszą, to otwarcie włoski. Otwarcie restauracji, tak, która stała się właściwie tak jak kuchnia w domu, ona stała się centralnym miejscem w naszej firmie. To jest fantastyczne doświadczenie, dużo się dzieje, no, na razie nie możemy jeszcze korzystać w pełni z tego dobrodziejstwa, ale i tak wokół tej kuchni dzieje się strasznie dużo i to jest wielka radość. Tak, a już niedługo, bo emisja tego odcinka jest 26 maja, w związku z tym za dwa dni zapraszamy serdecznie już do stolików włoski przy okazji. Tak. Okej, przejdźmy do piątej niespodzianki. Dzisiejszy odcinek ma być poświęcony piątej niespodziance Mo. Zacznijmy może od tego miejsca, w którym się znajdujemy, bo jest to miejsce w Parku Designu i Sztuki Mo. Jesteśmy na antresoli, ale jednak nie widzę tu ekspozycji łazienkowej, żadnych płytek nie ma. Jest to showroom Mo, ale nie jest. Gdzie my jesteśmy tak naprawdę? No, jesteśmy w miejscu bardzo, bardzo specjalnym. Ta nasza galeria, którą tutaj otwieramy, jest taką, powiedziałbym, wisienką na torcie tego całego przedsięwzięcia. Jest to galeria sztuki, w specjalnie wydzielonym miejscu. Jest to galeria w podwójnym tego słowa znaczeniu, bo i galeria sztuki i znajduje się jako pomieszczenie galeria na piętrze naszego nowej części rozbudowanego salonu. Czyli otwieramy galerię sztuki. Galeria sztuki. Wreszcie. Spełnienie marzeń. Mm-hmm. Marzeń sprzed 15, a może i nawet więcej lat. I wreszcie ją otwieramy. Czyli spełnia Pan marzenia. Na początku marzenia o restauracji, teraz marzenia o galerii sztuki. Tak, już bardzo w tym mi pomogła moja żona, która jest absolwentką ASP i namawiała mnie od wielu lat, żeby otworzyć galerię i teraz przyszedł ten czas. No właśnie, miałam zapytać, pytanie samo się nasuwa. Skąd pomysł na galerię sztuki w showroomie wnętrzarskim? Ja myślę, że mamy pewną misję do spełnienia. Myślę, że nie boję się użyć tego słowa. Mamy w Polsce wspaniałych artystów. Mamy klientów, którzy bardzo chętnie będą nabywać te dzieła sztuki, pracę. Mamy architektów, którzy mają wielką wrażliwość i którzy potrafią doradzić, jakie dzieło sztuki umieścić w pięknym wnętrzu. I stwierdziłem, że będziemy taką platformą, która będzie łączyła architektów, klientów i przede wszystkim artystów. Chcemy, żeby też dużo się działo wokół tej galerii, żeby były tutaj systematyczne wernisaże. Chcemy żyć sztuką, ze sztuką, dla sztuki, bo to, co robimy, my również zajmujemy się designem. Te dwie rzeczy, te dwa obszary są bardzo blisko na siebie. Design to również sztuka i łączymy teraz tą sztukę użytkową bardziej ze sztuką jeszcze bardziej artystyczną.
Tak, rozumiem. Czyli w pewnym sensie łączymy design, sztukę, ale wspomniał Pan, że galeria będzie też prowadziła działalność handlową. Będzie można nabyć, kupić te dzieła sztuki? Będzie, oczywiście, no bo taki też jest cel, żeby klienci mogli nabywać, żeby architekci mogli im w tym pomagać, a wreszcie, żeby artyści mogli sprzedawać, bo myślę, że też wielką satysfakcją dla artystów jest to, kiedy mogą sprzedawać swoje prace, kiedy one zdobią żywe domy, a nie leżą w przysłowiowej szafie. Więc oczywiście będzie można te obrazy tutaj nabywać i zarówno w trakcie wernisaży, jak i po nich będziemy tutaj służyli pomocą w kontakcie z artystami. W kontakcie z artystami. Kto będzie wystawiał u nas swoje prace? Czy tylko malarze? Nie tylko, ale rozpoczniemy, rozpoczniemy działalność galerii wernisażem poznańskiego malarza. Ale myślę, że o tym za chwilę. Tak, jeszcze za chwilę przedstawię. Natomiast oczywiście będziemy podchodzić do tego, bo jest to galeria interdyscyplinarna, czyli będzie tutaj miejsce i na fotografię, i na rzeźbę, i na grafikę. Myślę, że my jesteśmy otwarci na wszelkie dziedziny sztuki. To nie tylko malarstwo, oczywiście ono jest wiodące, jeśli chodzi o sztukę. I w samym rynku sztuki stanowi ponad 80%. Natomiast na pewno będą tutaj różne ciekawe wystawy. Okej, zaczynamy wystawą obrazów, tak jak wspomnieliśmy, ale jeszcze podpytam, czy któraś z innych sztuk, wyrazów, form artystycznych jest Panu bliska? No zdecydowanie, jest jedna moja miłość, czyli fotografia, którą zajmuję się dokładnie od dnia pierwszej Komunii Świętej, kiedy dostałem aparat, wtedy wykonałem pierwsze swoje zdjęcie aparatem Smiena 8M, parę lat już od tego czasu minęło. Parę lustrzanek już też zostało zużytych, stąd fotografia jest oczywiście tą dziedziną sztuki, którą bardzo kocham i myślę, że tutaj też będzie pokazywana. Będzie Pana wystawa? Pana dzieło? Nie wiem, czy to będzie wypadało. Zobaczymy, zastanowię się. Myślę, że jest wielu jeszcze lepszych twórców. Ja zajmuję się tym amatorsko, może w sposób zaawansowany, ale nie jestem zawodowcem, więc myślę, że tutaj oddamy miejsce najpierw zawodowcom. Rozumiem. Jesteśmy w zasadzie w przeddniu oficjalnego otwarcia galerii, bo ona jeszcze nie funkcjonuje, natomiast już za dwa dni odbędzie się wernisaż pierwszej wystawy. Jaki artysta otwiera działalność galerii? Kto inauguruje tutaj wystawą? No, z wielką radością mogę powiedzieć, że otwieramy naszą galerię razem z panem Rafałem Labijakiem. Jego wernisaż rozpocznie działalność galerii Mo. Wielka radość, wspaniały artysta malarz z Poznania, kiedyś przedsiębiorca, teraz malarz. Jestem urzeczony jego sztuką, jego wrażliwością, jego osobowością jako człowieka. Wrażliwość naprawdę nieprzeciętna. Spędziliśmy wiele godzin rozmawiając o sztuce. Przyjął zaproszenie, z czego się bardzo, bardzo cieszę i mam nadzieję, że Państwo będziecie mogli również cieszyć się, oglądając jego wspaniałe prace. Pan Rafał Labijak, tak się składa zupełnie przypadkowo, że jest dzisiaj z nami, dlatego zapraszam Was do drugiej części naszego spotkania, naszej rozmowy o galerii. Porozmawiamy z samym artystą osobiście, który będzie miał możliwość opowiedzenia nam o wystawie, która czeka na nas tutaj w czerwcu. Dlatego dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na drugą część rozmowy, artysta, malarz Rafał Labijak. Dzień dobry Panie Rafale. Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję, że znalazł Pan czas w natłoku wydarzeń przed wernisażem, który jest już tuż, żeby opowiedzieć widzom Studia Mo trochę więcej o wystawie. Wystawa, która jest cyklem obrazów o intrygującej nazwie Pralnia, ale wiem też, że w osobistych, prywatnych rozmowach, gdy opowiada Pan o obrazach, o dziełach, o tejże wystawie, mówi Pan o niej jako o osobistej modlitwie. Jak te pojęcia, pralnia i modlitwa, odnajdują się w tych obrazach? Tak, tutaj muszę przyznać, że całe moje malowanie jest modlitwą. Tak? Natomiast cykl Pralnia jest jakby nowym podejściem do tego, dlatego że wszystkie pozostałe, wcześniejsze próby to była w zasadzie modlitwa dziękczynna i modlitwa chwalebna. Nigdy nie śmiałem wcześniej o nic prosić.
Natomiast w tym cyklu pralnia po raz pierwszy zdecydowałem się zawrzeć w obrazach modlitwę wstawienniczą, czyli wstawić konkretnie nawiązanie, cykl pralnia jest to nawiązanie do siedmiu grzechów głównych. I każdy z tych obrazów jest swoistego rodzaju modlitwą, wstawianiem się w intencji osób, które są uwikłane w jakiś rodzaj grzechu, jednego z siedmiu grzechów głównych. I te obrazy mają być takim moim skromnym, bardzo skromnym wkładem, wkładem, prośbą, modlitwą właśnie w intencji osób zmagających się z grzechem. Czyli pralnia grzechów i modlitwa o pomoc. Pralnia jako miejsce oczyszczenia, tak? Jako miejsce, w którym dokonuje się katarsis, oczyszczenie i tak, no właśnie tak, taki jest zamysł. Nieoczywista interpretacja. Myślę, że każdy odbiorca w pewien sposób czyta dzieło tak jak czuję, czyli zwłaszcza jeżeli obrazy w galerii nie są podpisane, nie ma tej historii za nimi, każdy interpretuje je po swojemu. Ciekawa jestem, bo chyba każdy z nas na jakimś etapie życia w szkole przynajmniej musiał napisać esej, co autor miał na myśli. Czy jest jedna prawidłowa interpretacja, na którą artysta, malarz, taki jak pan liczy i czy jest jeden możliwy odbiór dzieła? Czy jest kilka akceptowalnych? No właśnie, podczas malowania tego cyklu zrobiłem pewnego rodzaju kwerendę i starałem się zrozumieć, na czym polega to właśnie oddziaływanie obrazów. Doszedłem do takiego wniosku, że w zasadzie każdy człowiek może, nie możemy mu narzucać żadnej interpretacji, każdy jest i powinien odbierać je po swojemu. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że obrazy moje malowane i takie było ich przesłanie, zawierają w sobie tą modlitwę i te emocje, które w jakiś sposób, nie wiem jeszcze jaki, ale przeczuwam, że tak jest, mogą oddziaływać na odbiorcę, wywołując pewnego rodzaju rezonans i przenosząc, pomagając uczestniczyć w tej modlitwie, która powstawała podczas tworzenia tych obrazów. Czyli różne interpretacje, różne wrażenia, które widz odczuwa, oglądając dzieło, w pewien sposób też wywołują w nim emocje. Pewnie w zależności od tego, od doświadczeń życiowych, od skojarzeń, które budzi w danej osobie dane dzieło. Zdarza się, że na wystawach ludzie patrząc na ten sam obraz, jedna osoba się uśmiecha, druga osoba odczuwa smutek. Czyli sztuka wywołuje emocje. Czy to w jakiś sposób jest zjawisko zbadane, czy jest to nadal coś mistycznego, co odczuwamy w styczności ze sztuką? Ja myślę, że i jedno, i drugie, to znaczy czy zbadane, ono cały czas podlega badaniu. Aha. Nie ma jeszcze wiele badań. Myślę tutaj o badaniach takich, które można przedstawić w fizyczny sposób poprzez jakieś konkretne wskaźniki. To takich badań nie ma dużo, ale od lat 90. zajmuje się tym oddziaływaniem właśnie neuroestetyka. Jest znana też teoria neuronów lustrzanych, które pozwalają wyjaśnić, jak to, co widzimy, oddziałuje na nasze emocje, tak? Jak potrafimy odczuwać emocje innych na podstawie tylko tego, co widzimy. I tutaj w pewnym sensie też emocje zawarte w dziele sztuki. Są tworzone pewne eksperymenty, które pomagają zbadać te relacje pomiędzy dziełem sztuki a odbiorcą.
ale cały czas nauka jest, no można powiedzieć, w powijakach i myślę, że jeszcze dużo przed nami odkryć. Dużo tajemniczości w tej relacji. Tak jest, jak najbardziej. Człowieka ze sztuką. Mhm. Przy powstawaniu tych obrazów bardziej kierowałem się intuicją. Bardziej kierowałem się intuicją i własnym wrażeniem na podstawie tego, jak ja odbieram sztukę innych. Mimo że wykonywałem też pewne badania, pewne kwerendy z badań innych, jak to w rzeczywistości oddziałuje. Czyli w tej chwili w pełni zajmuje się pan sztuką, poświęcił się pan sztuce. Natomiast porozmawiajmy może sekundkę o pana ciekawej drodze artystycznej, bo przez wiele lat prowadził pan dużą, znaną rodzinną firmę handlową. Jak to się stało, że zdecydował się pan porzucić biznes dla sztuki? Czy to był moment, czy to był proces? To był proces. Ja już wiedziałem od jakiegoś czasu, że musi się to tak skończyć. Natomiast potrzebny był odpowiedni dobry czas i ten czas nadszedł kilka lat temu, w 2018 roku. Po prostu cały szereg zbiegów okoliczności, które zakończyły się podjęciem ostatecznej decyzji, że właśnie twórczość i malarstwo to będzie moja droga na resztę życia. Na resztę życia, czyli już niczym innym pan się nie zajmuje, tylko sztuką. Tak zakładam, tak. Świetnie. A jak do tego doszło? Jak to się stało, że wystawia pan pralnię w MO Galerii, w Parku Designu i Sztuki MO? No tak jak większość zaskakujących nas w życiu sytuacji, zadecydował o tym pewnego rodzaju przypadek, czyli nasze spotkanie z właścicielem Galerii MO, panem Tomaszem Desko. I wtedy jeszcze, gdy się poznaliśmy, polubiliśmy się, pewnego rodzaju zainteresowania nas do siebie zbliżyły. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że u niego w głowie jest powstanie galerii, a już ono było. To jest jeden powód, a drugi powód, taki oczywisty, że żeby pralnia, obrazy i pralni i wszystkie inne obrazy, żeby mogły oddziaływać, muszą znaleźć odbiorcę. Trudno, żeby obrazy oddziaływały na odległość. Obrazy potrzebują tego kontaktu takiego fizycznego, namacalnego z odbiorcą. I ja czuję, że właśnie obrazy wtedy oddziałują, kiedy mają ten bezpośredni, bliski kontakt, kiedy jesteśmy w kontakcie wzrokowym po prostu z obrazami. Czyli nie wystarczy internet? Nie wystarczy. Nie wystarczy. Potrzebujemy je mieć w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, żeby one nie tylko jakby drażniły nasze oczy, drażniły w cudzysłowie, tak? Czyli oddziaływały na nasze oczy, ale też żeby nas bezpośrednio fizycznie dotykały. Ja mam wrażenie, że one po prostu rzeczywiście fizycznie nas dotykają, te obrazy. Poruszają jakieś struny wewnątrz. Tak, i to nie tylko oczy, tylko całą powierzchnią ciała je odbieramy. Tak przynajmniej ja to czuję. Rozumiem. No, nie pozostaje mi, szanowni państwo, nic innego, jak zaprosić was serdecznie do MO Galerii na wystawę pralni. Będzie dostępna dla zwiedzających przez cały czerwiec, tutaj w Parku Designu i Sztuki MO. Zapraszamy serdecznie. Panie Rafale, dziękuję bardzo za spotkanie. Ja dziękuję. Dziękuję wam. Piąta niespodzianka przestała być tajemnicą. Mam nadzieję, że jesteście pozytywnie zaskoczeni. Pozostaje mi już tylko zaprosić was do Parku Designu i Sztuki w Poznaniu, do MO Galerii i na kolejne odcinki Studio MO. Już za 2 tygodnie będzie kolorowo, będzie o podróżach. Nie zdradzę wam jeszcze dokładnie, o czym będziemy mówić, ale mogę wam zagwarantować, że jeszcze was nie raz w tym roku zaskoczymy. Zapraszam. Cześć, dzięki.